I nagle zadzwonił dzwonek i ta służba się zjawiała. Jak? Skąd? Gdzie? Otóż za ścianami i nad nami toczyło się szemrane życie. To tam przebiegały właśnie służące, tam przebiegał lokaj, przebiegały praczki, kucharki, pomywaczki i jeszcze innego rodzaju cała ta właśnie wielka ekipa, która utrzymywała ten pałac w czystości i schludności. Witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku Łukasz Kazek Historystory. Pałac Jedlinka, powiat wałbrzyski, Dolny Śląsk. O czym dzisiaj? O tym, że w tym pałacu oprócz magnatów, bogatych fabrykantów, książąt byli też jeszcze drudzy ludzie. Ludzie, których życie toczyło się za ścianą albo czasami na ostatnim piętrze. Ludzie, którzy nie byli zauważalni, a nadawali niesamowity kolory temu dworu. Stangreci, praczki, pomywaczki, lokaje. To właśnie dzisiaj o historii za szafy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest resort Jedlinka, trzygwiazdkowy hotel, hostel i browar, gdzie skosztujecie wybornej pizzy oraz również posmakujecie złotej, przepysznej herbaty. Z przymrużeniem oka herbaty. Zapraszam na odcinek. Znajduję się w sali balowej pałacu Jedlinka, Schloss Tannhausen. Proszę sobie wyobrazić, że ten magnat porcelanowy Karl Krister, który budował ten pałac w 1863 roku, na tą salę złożył 15 kg złota, 24 karaty. Oczywiście było to złoto w płatkach. I jak się tutaj wchodzi, to część tego bogactwa wciąż widać. To w ogóle neoklasyk. W takim salonie, właśnie w takiej balowej sali, służba, gdy została niewezwana, nie mogła kompletnie się tu pojawić. Drzwi były oczywiście również pokryte złotem, zamknięte, a ci, którzy odbywali tutaj bale, tańce, albo czasami nawet pokazy teatralne, nie mieli kontaktu wzrokowego ani dotykowego ze służbą. I nagle zadzwonił dzwonek i ta służba się zjawiała. Jak? Skąd? Gdzie? Otóż za ścianami i nad nami toczyło się szemrane życie. To tam przebiegały właśnie służące, tam przebiegał lokaj, przebiegały praczki, kucharki, pomywaczki i jeszcze innego rodzaju cała ta właśnie wielka ekipa, która utrzymywała ten pałac w czystości i schludności. Najlepiej, gdyby służąca była samotna, troszkę urodziwa, niewiele mówiła i też niewiele myślała. I nie była zbytnio religijna, bo jak będzie chodziła do kościoła co niedziela, to mniej będzie pracowała. Taki właśnie osąd i taka charakterystyka służby była w jednym z poradników w XIX wieku. I tak właśnie poradnik czytano. I takich ludzi starano się tutaj na pałac ściągnąć. Służba zawołana wchodziła tymi drzwiami, ale nie często. Natomiast proszę zobaczyć, że na salach były piece. I co jest ciekawe, kiedy obserwujemy cały ten piec, nie mamy do nich nigdzie drzwiczek. No to jak podłożyć drewno i węgiel?
Otóż podłożyć bardzo prosto, tylko nie tu, gdzie jestem. A gdy się podkłada do takiego pieca, no to proszę, brudzi się, wylatuje szlaka i pył. Tu musi być czysto. Brudni mają być inni, nie ci, którzy są na sali. Brudna ma być służba, która nosi drewno i węgiel z drugiej strony. A więc za ścianą zaczynamy nowe, całkowicie inne życie. Te, które nieznane jest w tym pomieszczeniu, z którego wyszedłem. Służba, która miała napalić w piecu, przychodziła tutaj, do tego małego pomieszczenia. I tu, proszę zobaczyć, otwierały się specjalne wrota i tu znajdowały się drzwiczki oraz popielnik. Służba podkładała drewno i węgiel. Tu była sadza, tu był pył, kurz. Tam, nie? Tam musiało być wszystko czysto. Aby ci, którzy wykonywali tę brudną robotę, nie mieli styku z tymi, którzy byli właśnie właścicielami takiego dworu. Pranie, gotowanie, mycie, sprzątanie, fraterowanie podłóg, noszenie węgla i drewna, a czasami też i wykorzystywanie seksualne. Ale takiej służącej nikt nie wierzył. Generalnie wychodzono z założenia, że biedna dziewczyna idealnie nadaje się do służby. Na służbę. I ta marna pensja, którą dostawała, czasami starczała jej tylko na to, aby podzielić się z rodziną na wsi i jakoś przewegetować ten miesiąc właśnie na takim dworskim wikcie. Co mogę jeszcze dodać? Mogę również dodać, że praca ponad siły była już tak wykańczająca, że nie starczało czasu na higienę. Czy ktoś się tym przejmował? Nie. Proszę sobie wyobrazić, że w jednej z ankiet na początku XX wieku co piąta zapytana służąca w ogóle się nie myła i nie kąpała. Wyobraźcie sobie przełom XIX i XX wieku, kiedy na tej sali szykowany jest noworoczny bal. Oczywiście piece grzeją już pełną parą, za ścianami biegają służące, które podkładają węgiel i drewno. Tutaj już lokaj główny rozkazał, aby wielki żyrandol korbą na górę wciągnąć i zapalić światło. Światło odbija się od kryształowych luster i po cichutku słychać kroki za ścianami, kroki orkiestry, które wchodzą na balustradę za moimi plecami. Orkiestra jest niskiego stanu urodzenia. Ona nie może przejść tu, gdzie jestem. Ma specjalne schody, które za ścianą prowadzą ich na balustradę. Tam zasiada. Na środku sali stoi fontanna. Na dźwięk, nutę pierwszych skrzypiec na dole służący odkręca zawór, z fontanny tryska woda i wtedy dopiero dżentelmen może poprosić damę do tańca. Gdyby uczynił to wcześniej, uznany by został za nieokrzesanego i żadna dama by z nim nie tańczyła. I zaczyna się bal. Jesteśmy w sercu pomieszczenia dla służby. Otóż w tym miejscu na każdą ścianę przypadają drzwi. To stąd z kuchni służba, która przynosiła oczywiście różnego rodzaju elementy, rozchodziła się po całym pałacu. Za mną wnęka do pieca, do herbaciarni, a po mojej tutaj lewej stronie wnęka do pieca, który ogrzewał jadalnię. Co ciekawe, tu jeszcze zachowały się oryginalne drzwiczki. Otworzę delikatnie, żeby nie spadły. Większość tych drzwiczek została po prostu rozszabrowana w 90. latach. I teraz tak. Przepięknie zdobione schody, żeliwne, przepięknie, prawdopodobnie wykonane właśnie przez odlewnie w Gliwicach, segmentowe, nakładane na filar, kręcą się w dół do kuchni. Tymi schodami nie chodzili właściciele majątku. Magnaci. Chodziła służba, ale nie niosła na tych schodach tac z jedzeniem i trunkami, bo one są kręte, zawiłe. Po prostu by się poślizgnęła czy zakręciła i wszystko by rozbiła.
To, co teraz pokazuję, nie jest szafą. Tu znajdowała się winda. Winda ręczna, za pomocą której przyjeżdżało wszystko na górę. Właśnie. A więc odpowiednie trunki, jedzenie, zastawy herbaciane czy kawowe. I stąd było to odbierane. Przy wielkich balach, na salę balową. Ale w codziennym, prozaicznym życiu, do jadalni, która znajdowała się dosłownie na wyciągnięcie ręki od windy. I w tej jadalni jadali tylko i wyłącznie właściciele tego majątku. Proszę zauważyć również ciekawostkę, że drzwi były skonstruowane tak, iż zawiasy były ucięte pod odpowiednim kątem. Ja teraz puszczam te drzwi, a one po prostu same się zamykają. Wszystkie drzwi w pałacu zamykają się same. Tak jakby były duchy i je po prostu zamykały. Generalnie chodziło o to, żeby człowiek po prostu ten ze służby nie ześwirował, jak miałby zamknąć 40 czy 50 par drzwi. Więc to było udogodnienie. Dużo udogodnień nie było. Jeżeli służąca popadła w chorobę, niechcianą ciążę albo nie daj Boże kalectwo, to dołączała do rzeszy prostytutek albo żebraczek w najbliższym dużym mieście. W XIX-wiecznym poradniku były takie opowieści, które miały przestrzegać młode służące przed za mąż pójściem. Dlatego, że za mąż pójście powodowało, że jej status szedł do góry i mogła uciec ze służby. A tym, którzy mieli pałace, zależało, aby ta służba została przy nich do końca. I były takie właśnie opowieści o dziewczynie, której zauroczył jakiś filcyk w głowie, spowodował, że wydała na niego swoje pieniądze, a potem zaszła w ciążę. On obiecał, że się z nią ożeni, nie ożenił się z nią, straciła swój majątek i została wygnana ze służby. Potem jako mamka poniewierała się w żydowskich domach, zaczęła zatracać resztki szlachetności i człowieczeństwa, obudziło w niej się zwierzę i spowodowało zamknięcie całkowicie jej w skorupie, a na koniec po prostu śmierć i zakopana w masowym grobie. I to powodowało, że te młode służące były nieufne, stroniły w ogóle od jakichkolwiek kontaktów, stawały się bardzo religijne i przede wszystkim samotne. Służba takiego pałacu równa się samotność. Te służące nie były w ogóle traktowane przez mężczyzn jako kobiety, wielokrotnie wykorzystywane. Jeżeli służąca zaszła w ciążę, tak jak powiedziałem wcześniej, była wyrzucana ze służby. I to była najprzykrejsze, co dzisiaj mówię. W tej grupie społecznej była to najbardziej potencjalna grupa dzieciobójczyń. Straszne rzeczy. Przez ten malutki wizjer obserwuję sobie, do którego momentu może winda zjechać. Muszę to robić delikatnie, dlatego że gdybym potrząsnął mocno, to cała ta XIX-wieczna porcelana oraz to, co tam sobie przygotowałem, po prostu by się rozbiła. Więc tu doskonale widzę, jak winda zjeżdża. Właśnie ją blokuję, tak jak niegdyś robił to służący. Podchodzę sobie właśnie do tej szafy. Otwieram i wszystko gotowe. Aby się napić kawy z tej XIX-wiecznej zastawy, nie potrzebuję służącego ani służącej. Ale aby kontynuować podróże w czasie z Łukasz Kazek History Story, potrzebuję od każdego z was jednej takiej kawy w miesiącu. I to jest właśnie wsparcie, dzięki któremu możemy dalej kręcić się w
przeszłość i pokazywać wam wiele opowieści ciekawych takich momentów, których wcześniej nie widzieliście. Ta kawa jest niezwykle pyszna i frywolna. No, jak przystało na XIX-wieczną zestawę. Pamiętajcie, wspierajcie nasz kanał. Pamiętajcie o subskrypcjach, o wszystkich kciukach w górę, o tym, żeby udostępniać. Piszcie komentarze. Te niepochlebne też możecie pisać. My przyjmujemy wszelaką krytykę. I oczywiście sponsorem dzisiejszego odcinka był Resort Jedlinka. Wyborny hotel, wykwintny hostel i wyśmienity browar z pyszną pizzą. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z Łukasz Kazek, History Story. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.